Mecz z chorwackim Dragovaliacem Beniaminkiem chorwackiej pierwszej ligi zapoczątkował serię 5 gier kontrolnych zaplanowanych na zgrupowanie w tureckim Czolakli. Oto składy, w jakich wystąpiły oba zespoły. Chorwaci w bramce Topić, Meglaj, Gregow, Komorski, Mrsić, dalej Jaźwić, Brytan, Ziwkowicz, Jajcinowicz, a parę napastników stworzyli Rasić oraz Siwonicz. Sztab szkoleniowy żółto-czerwonych zdecydował natomiast, że podczas tego sparingu pośle w bój dwie zupełnie różne jedenastki. I tak pierwsze 45 minut rozegrali Krzysztof Baran, dalej w obronie Modelski, Poremski, Ukach oraz Tosik, w pomocy Pazdan, Perowuło, Rajalakso, Quintana oraz Plizga. Najbardziej wysuniętym podczas pierwszych 45 minut zawodnikiem w barwach żółto-czerwonych był Mateusz Piątkowski. Po przerwie na boisku pojawili się tacy zawodnicy jak Waszkiewicz, Baran, Pawlik oraz Strauss, którzy zagrali w obronie. Tego ostatniego w 70 minucie zmienił Georgę Popchadze, natomiast w pomocy Gajos, Dźwigała, Safalnik, Giełaszyn oraz Gajko, za których wchodzili później Mystkowski, a także Dzalamidze i Zubowicz. Ten, który straszyć po przerwie miał bramkarza Chorwatów, był Bekim Balaj. Przy piłce Michał Pazdan, teraz już Dani Quintana, na prawą stronę do Sebastiana Rajalakso. Ten ponownie do Quintany. Quintana między kilku obrońców, a także bramkarza drużyny przeciwnej. Efekt był taki, że piłka wypadła za linię końcową, a teraz już próbka możliwości Krzysztofa Barana, który nie miał w tej sytuacji większych problemów ze strzałem z rzutu wolnego wykonywanego przez Ziwkowicza. Teraz już Piątkowski do Quintany. Wydawało się, że w tej sytuacji Dani stanie oko w oko z Topiciem, jak się jednak okazało. Hiszpan w momencie zagrania od Piątkowskiego był na pozycji spalonej. Teraz to Dani podawał do Mateusza Piątkowskiego. Ten minął się minimalnie z piłką, do której dopadł Modelski. I całą sytuację wybiciem na rzut rożny wyjaśniają Chorwaci. Juel Perowuło. Ponownie Dani Quintana. Quintana do Plizgi. Piłka bita mocno na 5 metr przed bramką Topicia. Znów bliski szczęścia był Mateusz Piątkowski, jednak i tym razem nie udało mu się sfinalizować całej sytuacji. Piątkowski na prawo do Plizgi. Plizga podaje jeszcze do Michała Pazdana, ten decyduje się na uderzenie z pierwszej piłki. Teraz wysoki pressing w wykonaniu żółto-czerwonych. W polu karnym Topicia pojawia się Michał Pazdan, który naciska na Gregowa. Gregow nie popełnia jednak błędu, wybija piłkę do Jazowicza. Jazowicz, szybszy od niego Ugo Ukach. Ponownie Gregow podaje w kierunku Siwonicza. Siwonicza dogania ponownie Ugo Ukach. Siwonicz wystawia jeszcze piłkę do Jazowicza. Jazowicz mocnym strzałem w kierunku długiego słupka pokonuje Krzysztofa Barana, dając prowadzenie chorwackiemu. Zobaczmy jeszcze raz, jak padła ta bramka. Siwonicz. Dogania go Ugo Ukach, w sukurs szedł mu także Tomek Poremski, jednak nie udało się zapobiec bramce w tej sytuacji. Teraz przy piłce Ugo Ukach, piłka skierowana do Kuby Tosika. Tosik szuka kolegę z drużyny, do którego mógłby zaadresować swoje podanie. Znajduje go po drugiej stronie boiska, Filip Modelski, zagrywają do Daniego Quintany. Quintana ponownie zmienia stronę, tym razem znów przy piłce Kuba Tosik, mimo asysty obrońcy z Chorwacji, podaje jeszcze piłkę do Dawida Plizgi. Plizga decyduje się na uderzenie, Topić wybija ją jeszcze w lewą stronę, dopada do niej znów Tosik i w ten oto sposób kończy całą sytuację. Być może jeszcze próbował Kuba znaleźć tym podaniem Daniego Quintanę, może był to też strzał, jednak ostatecznie nic z tej sytuacji nie wynikło. Ponownie Tosik, teraz już Sebastian Rajalakso, Rajalakso w pole karne, próbował jeszcze Dawid Plizga, zabrakło mu jednak około metra, może dwóch, by pokonać Topicia. Quintana. Ponownie do bardzo aktywnego w tym meczu Kutosika. Pokaż się do grania. Znów Quintana. Dośrodkowanie w kierunku Mateusza Piątkowskiego było bardzo blisko, jednak w tej sytuacji Mateuszowi znów zabrakło kilku centymetrów. Ponownie bardzo dobrze Tosik. Podaje do Mateusza Piątkowskiego. Piątkowski strzela. Jednak bardzo niecelnie. Ziwkowicz. Napierał na niego jeszcze Mateusz Piątkowski. W efekcie tego Chorwaci popełniają błąd. Sam na sam z Topiciem znalazł się Dani Quintana, jednak nie potrafił wykorzystać tej sytuacji. A to już obrazki z drugiej połowy tego spotkania.
przy piłce Sawalnik. Sawalnik zdecyduje się na uderzenie. Piłka nie zdołała jednak nawet zatrzymać się na ogrodzeniu okalającym boisko. Teraz prawą stroną atakują Chorwaci. Dośrodkowanie w pole karne. Piłkę przyjmuje Jajcinović. Przyjęcie bardzo efektowne. Podejrzewam, że gdyby Chorwat chciał zrobić, dokonać tej sztuki raz jeszcze, nie udałoby mu się to. Zobaczmy, w jaki sposób zamroził, można powiedzieć, na chwilę trzech naszych zawodników i nie dając później szans Krzysztofowi Baranowi. Teraz już przy piłce Emil Gajko, dośrodkowanie w pole karne, piłkę przyjmuje Sawalnik, Łotysz próbował jeszcze uderzyć się piłkę przewrotką, dopada do niej jeszcze Jonek Strauss, jednak jego podanie zostało zablokowane przez Chorwatów. Teraz już Dźwigała, Gajos, ponownie do Sawalniksa, Sawalnik łamie akcję do środka, decyduje się na uderzenie i pewnie w bramce topić. Martin Baran podaje do Niki Dzalamidze. Gruzin w efektowny sposób uwalnia się spod opieki swojego przeciwnika. Teraz już przy piłce bardzo dobrze grający w dzisiejszym spotkaniu Adam Dźwigała. Jegor Zubowicz podaje na prawą stronę do Bekima Balaja. Bekim mija jeszcze jednego z obrońców z Chorwacji i tym strzałem daje Jagiellonii bramkę na 1-2. Zobaczmy raz jeszcze całą okazję strzelecką, jaką stworzyli Bekimowi i jego koledzy z drużyny. Teraz Nika Dzalamidze do spółki z Przemkiem Mystkowskim odbierają piłkę Chorwatom. Teraz już Bekim Balaj. Balaj na drugą stronę do Robertasa Sawalniksa. Łotysz dogania piłkę tuż przy linii bocznej. Podaje ją do Gorgę Popchadze. Popchadze ponownie do Sawalniksa. Sawalniks do środka, piłkę podbije jeszcze Zubowicz. I mogło być 2-2, gdyby tylko więcej szczęścia w tej sytuacji miał Bekim Balaj. Walka przed polem karnym Jagiellonii. I groźne uderzenie z dystansu. Stronę zmień, Cieczala, stronę zmień, stronę zmień! A to jedna z najładniejszych sytuacji tych niewykorzystanych przez Jagiellonię Białystok i genialne podanie Adama Dźwigały, po którym znów bramkę na 2-2 mogli strzelić żółto-czerwoni. Wkrótce po tej sytuacji arbiter główny zakończył zawody. Jagiellonia Białystok w pierwszym sparingu w Turcji przegrała z chorwackim Dragovaliacem 1-2, a jedyną bramkę dla żółto-czerwonych zdobył Bekim Balaj.